Cześć wszystkim, ja jestem Kreator i wracamy do Subnautyki. Lecimy zobaczyć kapsułę 13. Wkraczamy na nowe tereny. Jakieś jaja nowe. Ciekawe, po co są te jaja? Do czego się to zbiera? O, lit. Może jakieś ten? Potem się te okazy hoduje? Nie wiem. Albo no, chyba nie da się ich zjeść. O, coś nowego. Głupek. Głupek. Diament! You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Czekaj, ile ona gadała, że będziemy musieli zwrócić? Trzy miliony kredytów. W sumie nie mam pojęcia, jak tam inflacja, może to jest malutko. Ale patrząc, że podnieśliśmy diamenty, no to chyba jednak nie. Gorzej, jak nas policzyli za cały zepsuty statek. O. Sól, kamyczki, ale są te zwykłe też. To jakieś jajko, ciekawie wygląda. To mi się podoba, wezmę. Szafki teraz są, najwyżej jest nie problem je dorobić. O! Ciebie szukałem. Srebro, pięknie. Jakieś jaja, komu to potrzebne? Więcej łupku. Lit, z tego co widziałem po obrazku. Halo? Nie no, to muszę podpłynąć. To nie mam pojęcia, co to jest. A nie będę ryzykował, że coś mi się tam odchrzani. W lewo. Tutaj. Dobrze płynę? I tu w dół. A! Rzeczywiście. Co tu wisi jeszcze na szybciocha? Kadłub cyklopa. A cyklop to... Aha, to był cyklop. To fajne, to fajne. Dobra, gdzie to było? Tutaj. Widzicie? Warto eksplorować. Dobra. A! To jest jakbyś ten? Jakaś bariera? Między wodą a... Ciekawe, da się to zeskanować? Chuj! Nie. Lipa. To co? Jakieś struktury? Coś jak ten wentylator. To pewnie będzie tych obcych. Kurde, jak Gwiezdne Wrota. Gdzie ja jestem, nie? O. Portal obcych, czyli Gwiezdne Wrota. Zamierzona funkcja tej struktury jest niejasna. Teoria o funkcjonowaniu. Funkcja ceremonialna lub religijna. Zastosowania przemysłowe. Zaawansowana sieć transportowa. Wymagane dalsze badania. Coś ciekawego tu jest oprócz tego? Chuj. Nie, chyba nic więcej. Ciekawe, czy warto koło tego bazę zakładać. O, tu jakaś półeczka jest. Skalna. Ale to też puściutko. No cóż, no cóż. Dobra, czyli w zasadzie tu jest tylko portal, na to wychodzi. Ale nic z nim nie mogę zrobić póki co.
Ja bym tu dawaj. O, dziękuję. To jest lit, show lit. Ruda miedzi, dupna, fajnie. Szkoda, że nie mamy wydobywczego. Kurde, wszystko czego dziś chcę, to więcej. A to co? Przekaźnik energii. No cóż mi to? Przekaźnik energii. Zwiększa zasięg źródła energii. Tylko w jakim sensie? Nie wiem, zakładam, że dowiem się, jak będę to potrzebował. No, pójmy te kapsuły w końcu. Tak, oglądam tereny, zbieram surowce, znajduję ciekawostki. A kapsuła tu sobie siedzi i czeka grzecznie. Oczep się. Ale dziursko. Co te dziury tu robi cały czas, nie? Przynajmniej był przygotowany na koniec. Ciekawe podejście. Pomodlił się. I w sumie zaakceptował swój los, można powiedzieć. Kolejne coś. Kadłub cyklopa. 2 na 3. Okay, ciekawe, czy to znajdziemy całe części cyklopa. Byłoby spoko z jednej strony. Wtedy szkoda mi było bazy budować, bo zakładam, że to jest taka właśnie mobilna baza. Tylko co z tą kapsułą szóstką skubaną? Ale nie mam pojęcia, gdzie ona może być. A fajnie też by się tam było dostać. No tam jestem ciekawy tych historyjek wszystkich. Co to za dźwięki? To jakieś płaszczki w ogóle to są? One to robią, czy co? Przekaźnik, ale to mamy w 100% z tego co kojarzę. Mostek cyklopa, to na pewno nie. 1 na 3. To czekaj, moment teraz. Gdzie to jest? Cyklop. Kadłub, mostek. Okej. Okay. Nie wiem, czy to wszystko? Czy coś jeszcze nie odkryłem, a potem się pojawi? Czy w tym może być srebro w ogóle, nie? Diament. Diamentu trochę teraz mam. Może nie braknie na podstawowe rzeczy. Trzeba przyznać, taka pusta okolica, ale przynajmniej spokojna, bo to na razie żadnego drapieżnika nie uchwyciłem. Więc pytanie, czy go nie ma, czy mam szczęście. Kurde, poeksplorowałbym coś tu więcej, ale wolałbym pierwsze sobie stateczek ulepszyć. A z tym to na razie mam problem. Co tu mamy? Gdzie to było? O. Stanowisko modyfikacji. 2 na 3. Okej. Okay. Czyli jeszcze jeden. Aha, tam mogłem tą butlę robić, nie? To w sumie fajnie by było znaleźć. To przeszukam teren może. Może się powiedzie. Seman mostku cyklopa.
Cyklop, 1/3. Czyli wychodzi na to, że co? Jeszcze coś? To jest 1/3, to jest 2/3 by było. I potem. Ła! I potem jeszcze coś by w takim razie musiało być. Się zobaczy. Bo się też tak z tym cyklopem nie śpieszy. Zakładam, że on może na dobre głębokości schodzić. Ła! Ola. Tam to dopiero głęboko. Zobaczmy, czy coś tu. Co to jest, przepraszam bardzo? O, pan to kto? O. Wygląda bardzo przyjaźnie. Przestrzenniak? Kim jesteś i co chcesz ode mnie? Patrzysz się na mnie. Ale ty masz pazury, nie? A! Zniknął. Dobra, zobaczmy, co to w ogóle jest. Może to jakiś... Może to obcy. Przestrzenniak. Agresywna istota zdolna do teleportacji siebie i innych. Czyli wystarczy głowę odciąć, to git. Poluje na inne formy życia. Oczko, co? Wymagane dalsze badania. Co to za cudo? Czy ja tam chcę schodzić? Gówno tam widzę właśnie i to mnie bardziej martwi. Tym wszystkim. Dlatego potrzebuję lepszy stateciek. No, nie ma co na razie się tam ciść. W której stacji dało się w ogóle robić te ulepszenie do Simota? Fajnie by było, jakby to nie było tu, tylko gdzieś indziej. No cóż, zobaczy się potem. Co to jest za gówno i czego to strzeże, nie? Dobra, tam dobra. O, myślałem, coś tu widziałem. O, ale tu... Ja też złom tylko. To jest drugi. Kurde, trochę ich tu jest. Czatują na coś z kubańce. Mam nadzieję, że nie na mnie. Jak coś, to ja nie jestem smaczny. Same ryby jem... Aha, oni nie mieli tych trawiennych narządów. To nie wiem, co mogę im zaoferować. Sąsiada? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Tutaj nie, to tylko surowce. Pierpko. O, tego szukałem i akurat radio się pojawiło, więc można wracać. Dobra. Ołów jeden jest, więc stację dokującą się zrobi. Gorzej z... O, jakiś nowy biom kolejny. Gorzej ze srebrem. Trzeba będzie coś wykombinować, co z tym srebrem, żeby zdobyć więcej. Tak to jest mniej więcej. O! Dzień dobry. To jest jakiś wjazd, nie widziałem go w ogóle. Ciemne tunele. Moje ulubione. Dziursko jak ta lada. No coś mogę zbadać. Ramka na zdjęcie. Nice. Ławka. Gdzieś sobie dupę posadzić. Tu trzeba przecinać się, więc jestem w dupie. A tu można otworzyć. Ścienna. Na kwiatuśki. O, nowa technologia. Moduł reaktora termalnego cyklopa. Że dostaje elementy do cyklopa, a jeszcze nawet cyklopa nie mam.
Fragment ładowarki ogniw, czyli te duże baterie z Simota, nie? Kurde, 50%. Dronie skanującej Aurory? To jest fragment Aurory? Zamknij, po co? Dobra, z powrotem do stateczka. Trzeba ten palnik laserowy szybko machnąć, bo dużo strasznie wraków tu jest, co wymagają palnika. Nie zakładam, że blokuje mi to sporo technologii. Więc do bazy. Część jeszcze cieslopa. Kolejny wrak. Co również mam. Świnia. A, to jest jakiś inny. Rekin pancerny, kurde. Ła. Rybę zjadł. A, do odważnych świat należy. O, tych kuleczek szukamy. Srebro, dziękuję bardzo. Trzeba będzie poszukać tego więcej. Palnik już mam. To nie znaczy, że jeszcze mam zrobiony, ale badany. Ej, co to jest? Te piranie bajce. On ma tlen. Kwipunek pełny lidu, nie? No, że to jaja wywalę, no co zrobisz? O, tu da się wlecieć. Ładowarka baterii, oby to było 100% już. Jest! Dezynfekowana woda. Kocuszka zjemy, weźmiemy wodę. Dobra, trudno, tej nie weźmiemy. Kolejne drzwi. Cimek, nie wiem gdzie. O, kolejny fragment ładowania. A, już mam, no tak. I nic więcej. Działko grawitacyjne, też. A nie, tego nie mam. Okej, okay, spoko. Czyli to będzie drugie. Nie? Ślepa uliczka. Dobra, chyba tu więcej nie wyciągnę z tego bez palnika znowu. Trzeba wracać do kapsuły i ogarnąć rzeczy, które się pojawiły, bo multum tego jest. Aż nad to bym powiedział. O kurde, 38? Co tu się stało? Kuźwa, jakiś hipopotam mi tu drę mordę. No, jesteśmy w bazie. Rybin te ryby. Przepraszam, nie chciałem. Nie no, żartowałem, wywalone. Ta jest pełna. Tu szybko parę rzeczy, żeby te rybki zgarnąć. Jeszcze posłuchamy. 40 minut? Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. O, miejsce lądowania. Send beam out. Czyli... Tak, to jest ta druga chmura.
Jedna jest tam, druga jest tu. Dobra, wezmę szczapteczkę po drodze. Czyli mamy potencjalnego zbawcę? Może się uda, że nas uratuje. Byłoby spoko. No, myślę, że to zobaczymy akurat następnym razem. No, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się seria podoba póki co. I widzimy się następnym razem. Cześć.